Witam Was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a przed Wami odcinek z Eurotrack Simulatora, który będzie dotyczył DLC oraz modów. Prosiliście o tym wiele razy, abym pokazał jakie DLC używam, jakie DLC polecam oraz jakie mody bym polecał, także zapraszam Ciebie do oglądania. No i jak zaczynamy, to podstawową rzeczą, jak za chwilkę pokażę Ci mody, to podstawową rzeczą jest, abyś zwrócił lub Zwróciła uwagę na wersję gry, którą mam. Jest to 1492.15, bardzo skomplikowana wersja gry, natomiast nagrywam to 29 grudnia i musisz mieć na uwadze to, że jeśli wejdzie wersja, będziesz oglądać to za miesiąc, za dwa, będziesz mieć wersję nowszą gry, to połowa modów może po prostu nie działać. Także to jest bardzo ważna informacja, że to co Ci pokażę. To, co używam, te mody, które używam, z pewnością działają na tej wersji, są przetestowane przeze mnie i dlatego mogę się z tobą tym podzielić. Ale zaczniemy od dodatków DLC. I DLC to są oczywiście wszystkie dodatki, są płatne. Je kupujesz na Steamie, możesz też je kupić czasem na Enebie. Chociaż od razu powiem Ci co do DLC: że tutaj polecałbym obserwowanie mm, promocji na Steamie. I żeby była jasność, yy, czy potrzebujesz, Wszystkich DLC, jeśli chodzi o mapę, no to już musisz wiedzieć sam bądź sama. Ja ci powiem, jak wyglądało to u mnie. Kiedy zaczynałem nagrywać odcinki, jakoś może to był po koniec lipca, czy być może początek sierpnia, bo z Eurotraka te odcinki dopiero wtedy zaczynałem nagrywać. To miałem kupiony pakiet Eurotraka wraz z bodajże mapą Polski, o której też coś zaraz ci powiem i tak naprawdę nie miałem nic więcej zaczynając, więc zaczynając grę jak najbardziej mogłem sobie, wiecie, pozwolić robić kursy tylko to było do Niemiec, tam był skrawek Francji, skrawek Włoch i dosłownie skrawek Szwajcarii. No już nie będę wszystkich krajów wymieniał, bo to nie o to chodzi, natomiast mogłem sobie faktycznie na to pozwolić, żeby tam się zacząć rozwijać. I faktycznie jeżdżąc na tych trasach, które wydają się dość monotonne, bo są wszystkie pod jedno kopyto zrobione, faktycznie zapragnąłem DLC. Tym bardziej, że nagrywam odcinki. I tak stopniowo te DLC kupowałem. I tu cały czas Ci będę powtarzać. Wszystkie DLC, które tutaj mam, zostały kupione w promocji na Steamie. I to naprawdę ogromnej promocji. Jeden jedyny wyjątek, moi drodzy. I to jest DLC, które serio polecam. To jest DLC West Balkans. Ja je kupiłem jak tylko Weszła premiera tego DLC, chyba 72 zł za nie płaciłem i ono nadal chyba kosztuje tyle samo. Nic tam się cena nie zmieniła. Natomiast, mimo że to jest drogie DLC, patrząc, ile tam jest miast, jakie tam są widoki i ile pracy twórcy włożyli w tą mapę, tu mogę śmiało powiedzieć, że tak, opłaca się to DLC i to jest chyba pierwsze, które tak naprawdę bym szczerze polecił. Tak naprawdę, co do innych DLC, to jeszcze będę robił oczywiście i zacznę bardzo konkretnie odkrywanie równych państw, bo jeszcze nie mam całej mapy odkrytej na tym konkretnym koncie. Bo na swoim poprzednim koncie już całą mapę mi się udało odkryć, jeśli chodzi o West Balkans. Wszystkie miasta dosłownie co do jednego. Tutaj niestety jeszcze mi się nie udało. No ale to przez to, że musiałem na nowo konto założyć, bo mi gdzieś sejwy uciekły przez reinstall. Dlatego też zacząłem, powiedzmy, że... Na nowo to całe levelowanie, jakiś czas temu, I co widzicie, zresztą są odcinki z tego mojego levelowania, śmiało możecie sobie to podglądać. Co tu jeszcze? Mam, mam to DLC, gdzie macie Litwę, Łotwę, Estonię, te kraje takie, powiedzmy, bałtyckie, tak. Szczerze też polecam, jeśli chodzi o mapowe DLC. Ono się różni troszkę, jeśli chodzi o trasy, bo macie tam dość dużo tras, takich, gdzie jedziecie przez lasy piękne, Widoki niesamowite, także bardzo mi się podoba to DLC. Wiecie, jest to fajne w porównaniu, jeżeli robimy dłuższą trasę, jest troszkę takiego przerywniku. Going East to jest właśnie ta mapa Polski. No co do tej mapy Polski. Słuchajcie, no mapa Polski może nie była droga, ja nie pamiętam, czy za nią płaciłem 15 zł, czy 18, czy w ogóle 12. To była jakaś super promocja. I to kupowałem jakoś we wrześniu. Kto będzie pamiętał, ten wie, ile mogłem zapłacić. Czyli teoretycznie płaciłem grosze, na pewno nie więcej jak 20 zł. Eee, tylko co do mapy Polski, mam troszkę akurat krytyczne uwagi. To jest tylko i wyłącznie, moi drodzy, moje zdanie. Nie musicie się z nim zgadzać, natomiast jest ono poparte bardzo konkretnymi argumentami. Ym, no bo ktoś z Was pewnie by powiedział: No, załóżmy, że 20 zł kosztuje to DLC, już tam zaokrąglimy w górę. A no to ktoś by powiedział, gościu, co tam narzekasz? 20 zł kosztuje DLC, przecież to są grosze. Zgadzam się, oczywiście, że tak. Natomiast zwróć proszę uwagę, drogi widzu, że jeśli 10 tysięcy osób kupi za cenę 20 zł, to producent na tej konkretnej samej mapie, na tym DLC polski, zarabia 200 tysięcy zł. Do czego zmierzam wyliczając, ile producent zarobił? Przecież na pewno zarobił więcej, ale już tak po minimalnej kwocie lecimy, nie? Zmierzam do tego, że producenta stać na to, aby zainwestować nawet nie wiem, marne w cudzysłowie 10 tysięcy złotych, wziąć programistę i tą mapę zrobić porządnie. Bo według mnie akurat mapa Polski, jestem troszkę zawiedziony tą mapą, z jednego prostego powodu. Słuchajcie, no wiadomo, no jest to nasz rodzimy kraj, tak? Więc chcielibyśmy, każdy z Was pewnie by chciał troszkę po Polsce pojeździć, zobaczyć jakieś na trasie, punkty, powiedzmy, orientacyjne, które kojarzycie gdzieś tam z, ze świata realnego, bo gdzieś tam przejeżdżaliście. No i niestety, tutaj ten realizm jest, ja rozumiem, i to jestem tego świadom, żeby ktoś mnie tutaj z was nie poprawiał. Mapa jest skalowalna, ja się z tym też jak najbardziej liczę. Natomiast argumenty mam dwa. Pierwszy argument, jedziesz sobie na przykład autostradą, nie wiem, A2 ze świecka do Warszawy, tak. No, i jedyny taki bardzo zbliżony realizm, jaki nadaje tej autostradzie urok, poza bramkami oczywiście, które co chwilę się pojawiają, co jest zgodne z prawdą, to są te powiedzmy takie mosty, przez które przechodzą zwierzęta. Wiecie o co mi chodzi, to się jakoś może fachowo nazywa. Ja to nazywałem po prostu most, przez który przechodzą zwierzęta. Takie nad autostradą się pojawiają. No, i faktycznie takie coś jest. I fajnie to wygląda super. Natomiast doczepię się szczegółu, bo na przykład ten szczegół razi mnie w oczy. Nie wiem, drogi widzu, czy ciebie na przykład też to razi w oczy, ale mnie to strasznie razi w oczy, że jedziesz na przykład tą autostradą w Eurotraku i ta autostrada jest nierealistyczna. Na przykład A1 czy A2. Co jest moim argumentem? Na przykład to, że są barierki oddzielające dwa przeciwne pasy ruchu, tak. Ale przecież w świecie realnym, oprócz takich barierek, macie y, takie zielone, powiedzmy, nie wiem, w zasadzie jak to się nazywa, zielone plastikowe słupki, które y, to może ma też jakąś swoją nazwę, sorry, nie znam się. W każdym razie takie zielone słupki, nazwijmy to, które oddzielają te pasy ruchu. Chodzi o to, żeby ludzie nie oślepiali się z naprzeciwka y, światłami. W realnym świecie wygląda to bardzo fajnie, jest to fajnie zrobione, natomiast w EuroTraku już tego nie ma. Drugi z przykładów taki dość irytujący według mnie no to są takie nieprawdziwe y, po części zjazdy z autostrady nierealistyczne y, bo często jest tak że autostrada zwęża się do jednego pasa gdzie czyli jeden jest na wprost a drugi jest w prawo i to mam wrażenie że często jest to jakiś taki bym powiedział stały punkt z który w większości autostrad jest montowany tutaj w Eurotraku bo jest to i w Holandii i w Belgii jak jest w innych krajach nie wiem bo nigdy tam nie jechałem Natomiast mogę się wypowiadać tylko za Polskę. Jest to takie trochę irytujące, bo zazwyczaj, no, okay, mamy w Polsce autostrady dwupasmowe, natomiast często ten zjazd jest dorabiany trzeci pas, tak? Nigdy nie jest tak, że tylko jeden pas jest na wprost. Brakuje mi tu na pewno jeszcze w mapie Polski tras ekspresowych. Ja rozumiem, że może ona była, ta mapa wcześniej dopracowywana, w tym czasie, nie wiem, trasy jakieś wybudowali, natomiast no, bez przesady, mogliby to też mm, troszeczkę. Urozmaicić natomiast ogromny plus na pewno za drogi krajowe, które są fajnie zrobione, tam już na realizm się jakby nie skupiam i nie porównuję, bo nie zauważyłem nic takiego, co bym z świata realnego kojarzył. Malutki plus za to, że jak wjeżdżasz do Warszawy, to widzisz, nie wiem, pałac kultury i nauki, wjeżdżasz do Poznania, to jest Uniwersytet Ekonomiczny, natomiast te miasta, w ogóle, jeśli chodzi o firmy, z których często odbierasz um, towar, czy dostarczasz do nich towar. One są zrobione wszędzie, w każdym mieście na jednokopytowe według jednego jakby szablonu. Jest kilka, zwróćcie uwagę, szablonów, moim zdaniem, firm. Różni to się w West Balkans dosyć znacząco, ale w Europie tutaj Niemcy, Polska, te firmy wyglądają praktycznie identycznie. Jest dokładnie ten sam schemat, gdzie odstawiasz to auto. No, troszeczkę producent mógłby tu więcej pracy w to włożyć, bo to nie jest jakaś ciężka praca, żeby to lepiej wyglądało. Więc Skandynawie jeszcze. Też uważam, że polecam. Fajna jest Skandynawia, zacząłem ją odkrywać. Pokazuje nam inny klimat dróg, które są w Szwecji. Tak jak na własne oczy nie widziałem, ale gdzieś tam z filmów kojarzę, to faktycznie jest to fajnie zrobione. Co do Francji, jeszcze bym się nie wypowiadał, bo jeszcze jakoś specjalnie nie odkryłem. Natomiast zdanie mam takie, że sama ta Francja, czy Iberia szczególnie, jest dosyć droga. Gdzieś tu miałem tą Iberię, gdzieś mi uciekła. Albo jestem ślepy. Chyba na górze gdzieś. No i o, tu jest Iberia, bo nie było. Ma... Łatwiej by mi było, jakby flagi były. Iberia jest na pewno fajnie zrobiona, chociaż ona zazwyczaj jest droga. Także drogi widzu, czy, czy jest sens taką na przykład Iberię kupować za 70 zł? Absolutnie nie. Lepiej poczekaj, aż będzie premka na Steamie. Ja ci tutaj dam takiego protipa, jak ja kupiłem właśnie Iberię, kupiłem Italię oraz Francję. To był taki pakiet trzech. DLC on jeszcze często występuje niestety z EuroTrackiem, no ale jak promocja to normalnie kosztowało 70 zł, tak, bo zazwyczaj tyle Iberia kosztuje niestety. No to zobaczcie, kupiłem Italię, Iberię i Francję za 70 zł. Już tam palicho pali tego wiecie, Eurotraka, bo go miałem, ale jakby kupiłem 3 DLC za normalną cenę jednego. Także to się też opłacało. Dlatego sobie na to pozwoliłem. Więc jeśli chodzi o DLC, te mapowe, to te, które bym polecił, to zdecydowanie jest jednak West Balkans. Mimo, że jest bardzo drogie, no bo 70 zł, ale warte swojej ceny. Tutaj absolutnie się do niczego nie doczepię. Mogę śmiało Skandynawię polecić. Polskę też polecę. Chociaż ja powiedziałem, słuchajcie, to to, że powiedziałem swoje jakieś wady odnośnie polskiej mapy, to jako Polak czuję się rozczarowany, ale uważam, że warto kupić tę Polskę, warto ją mieć. Generalnie, bejąt The Baltic Sea też jest fajnie, bo to jest to właśnie te kraje takie są Estonia, Łotwa, Litwa, tak. Też jest fajnie, no i tutaj też jest chyba bodajże Turcja i kawałek Węgier, już dokładnie nie pamiętam, natomiast też, też całkiem spoko, nie? Także to wszystko zależy od Twoich funduszy, ale tu Ci zdradzam pro tipa. Patrz dokładnie, jaka jest promocja na Steamie. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o DLC mapowe. Tutaj mam, jak widzisz, kilka DLC dodatkowych, bo Wy też często widzowie pytaliście o to, jak to jest, że ja wiozę helikopter, że ja wiozę jakiś wielki, ogromny, wielką, ogromną lokomotywę. Więc to są jak najbardziej. Kupi Albo że mam ma ma malowanie mm, polskie. Słuchajcie, akurat to malowanie, i te wszystkie oczywiście. DLC też za jakieś śmieszne pieniądze kupiłem w promocji na Steamie. Jeśli dobrze pamiętam, to za malowanie polskie zapłaciłem 4 zł. Całym szacunkiem do, do flagi Polski, do wszystkiego, ale w życiu bym za to 20 zł nie zapłacił. Kupiłem to za 4 zł. Na Steamie była promocja. Tak samo macie specjal Transport. To jest to DLC, w których jedziesz, jak widzisz, z konwojem, że masz pilota, to jest ten wielkogabarytowy. To też za jakieś chyba 10 zł kupiłem, jak dobrze pamiętam. I masz jeszcze Hiwi Hike, heavy Cargo Pack, to masz właśnie te lokomotywy, te różne rzeczy i jakieś tam śmigłowce, już takie totalne. To jest Hike Power Cargo Pack. Także te trzy jakby takie mm, DLC mam kupione, jeśli chodzi o ładunki, jedno mam na malowanie i to jest chyba wszystkie, jeśli chodzi o moje DLC. A nie, jeszcze mam jakieś opony dokupione, ale to też słuchajcie, widzowie naprawdę dobrze pamiętam za to może 6 zł zapłaciłem. Także. Żeby pod odcinek, żeby wiecie, te, te, te moje ciężarówki fajnie dla, do odcinków wyglądały, to sobie na to pozwoliłem, tam chyba 6 czy 8 zł maksymalnie. Także te wszystkie tutaj dodatkowe DLC nie mapowe, no to ja nie wiem, czy dyszkę płaciłem za jakieś, albo był też jakiś pakiet chyba trzech w jednym, jak dobrze pamiętam. A jeszcze te kabiny jest to też chyba za 5 zł było na Steamie. Na, możliwe, że nadal jest ta promocja. To są takie wiecie, że tam jakaś pani coś, no kupiłem sobie żeby, wiecie, nie było zbyt smutno. Natomiast nie, nie są, nie są te, te akurat takie dodatki niektóre drogie. Nie wydaje mi się, że jest sens tak na dzień dzisiejszy jeszcze jakieś DLC kupować. Widzicie, tu macie jakieś inne malowania, jakieś tam kanadyjskie czy coś. No nie jest mi to do niczego potrzebne, ale często jest też tak, że właśnie one są w promocji widzowie za za 5 zł, i tu polecam. Na przykład tego Tuning Pack nie kupiłem, bo po pierwsze większość mam z modów do Volvo. A po drugie, był chyba jakoś drogi, no bo skoro nie mam tego kupionego, to, to żeby mieć na Goodyera, to nie jest mi ona do niczego potrzebna. Też pamiętam, musiała być droga, skoro nie kupiłem. Jakby było to słuchajcie, za 3 złote, za 4 zł to pewnie bym kupił. No wiecie, no ja jestem takim można powiedzieć łowcą promocji, także to, że mam tutaj tak dużo tych DLC, to też było yy, czekanie na promocję. Tyle, jeśli chodzi o DLC, przechodzimy do modów i jeszcze raz ci podkreślam, mam wersję 15 s jakkolwiek to brzmi. Jeśli chodzi o mody, to ja będę może, moi drodzy kochani, dość tutaj monotematyczny i powtarzam to w wielu odcinkach. Nie zobaczysz u mnie modów na wzrost XP, nie zobaczysz u mnie modów na jakąś nie wiem podwójną czy potrójną kasę, absolutnie nie. Bo i tak uważam, że te zlecenia, no, milion złotych za zlecenie, no, to i tak jest dużo i ty nie potrzebujesz modów. A jeśli będziesz wykonywać rozwój swojej firmy, swojego kierowcy i swoich pracowników tak, jak pokazałem ci to w poradnikach, a jest ich naprawdę na kanale sporo i te efekty możecie moje śledzić, tak szybko się rozwiniesz i ty żadnych modów nie potrzebujesz. Także tu nie ma, moi drodzy, żadnych wymówek. Ludzie ambitni. Którzy chcą rozwijać firmę. No zdecydowanie. No zdecydowanie, oczywiście z modów nie korzystają takich ułatwiających. Ja nawet sobie tu ściągnąłem. Nie wiem jeszcze, czy on działa. Jest napisane, że do wersji 1.49 jak najbardziej tak. Ale wydaje mi się, że powinien działać. To jest, słuchajcie, mod, który też widz mi polecił w komentarzu, że takiego moda używa. Ale to jest mod. Utrudniający tak naprawdę, bo to jest realna ekonomia, co oznaczy, że za zlecenie, ja nie dostanę w tym momencie miliona, a może góra dostanę 100 tysięcy, jeśli w ogóle. Także to są realne ceny za zlecenia. Zresztą możemy zaraz wejść i zobaczyć, czy te ceny będą niższe, bo pamiętam przynajmniej jakie były. Także tego moda bym wam polecał, jak już macie jakiś level wbity, ja mam 27, chcę to sprawdzić spoko. Jeśli jesteś ambitną osobą, taką na maksa ambitną, to możesz mieć psychez, żeby zainstalować tego moda na początku gry, ale to ci powiem, będzie trudno. To jest lever Hard. I ja tego konta, które mam, nie rozwijałem absolutnie na realnej ekonomii. Ja bazowałem tylko i wyłącznie na tych cenach, które były fabrycznie w grze. Tak. Dlatego teraz mam milion już za zlecenie, pracownicy zarabiają po 200 tysięcy i. Powiem wam, to byliście też świadkami właśnie w ostatnim odcinku, tym długim, tym czterogodzinnym prawie, gdzie trasę robiłem przez ten odcinek, gdzie ja sobie jechałem spokojnie, zarobiłem 15 milionów złotych. Teraz już na koncie mam około 30, bo wczoraj z dwa kursy zrobiłem. I tak jakby te miliony lecą tak, że stwierdziłem, że OK, za te miliony słuchajcie, kupię... Ciężarówki, kupię garaże i zatrudnię pracowników, natomiast zrobię sobie realną ekonomię i zobaczymy, jak ta firma będzie prosperowała. To była Wasza propozycja, drodzy widzowie, a ponieważ uczestniczycie w tym levelowaniu konta, dlatego tą propozycję podjąłem i będziecie mogli teraz obserwować moje potencjalne, potencjalny rozwój firmy na realnej ekonomii. Drugi mod, czyli te, inaczej, te mody, wszystkie, które tu mam, to nie są mody, które tobie by coś ułatwiły. Te mody nie ułatwią ci gry, nie dadzą ci więcej kasy, nie dadzą ci więcej, nie wiem, expa, ale to są mody, które bym powiedział, mi umilają rozgrywkę o. To będzie, bo poza tym real ekonomii to reszta, słuchajcie, to są mody, już wam po kolei pokazuję. Ten mod powinien właśnie działać, ja go długo używałem, później jakiś czas go nie używałem. To jest aktualny czas. Czyli po prostu nie wiem skąd ten mod o tym wie, ale jeżeli u nas o godzinie 17 robi się ciemno, czy tam o 18, bo jest wieczór, to faktycznie dostosowuje ten czas po prostu tego, jak jest za oknem. Nie? nie wiem dokładnie, jak on działa, natomiast jeżeli w czasie gry, bo to oczywiste jest, w czasie kursu, tak? zbliża ci się dana godzina, no to szybciej po prostu robić ci się ciemno. No jest to trudniej w tym momencie, bo po części będziesz miał połowę czasu jazdy więcej w nocy, szczególnie jak jest zima. nie? Beautiful Road Textures, no to jest taki fajny mod, który słuchajcie, no mi zmienia wygląd tych dróg i faktycznie odkąd stosuję tego moda, używam go, o wiele ładniej te drogi wyglądają, takie bardziej są realistyczne. Czyli jak widzicie, to są takie mody u mnie upiększające. Kolejnego zainstalowanego moda, który utrudnia grę i ewidentnie utrudnia, to jest mod z realistycznym ruchem samochodów na drodze, na czym to widzowie polega. No, tak jak normalnie w Eurotraku ten ruch na drodze tych, tych no nazwijmy NPC-tów jest średni, tak tutaj mod jest bardziej inteligentny, to znaczy nie dość, że samochody ci się zachowują bardziej tak. Realistycznie, chociaż nie zawsze, to z drugiej strony. Jest ten plus, że na przykład. Jedziesz sobie w nocy, ten ruch na drodze jest mały. Zbliża się ranek, ten ruch zaczyna się robić większy. Masz coś takiego jak godziny szczytu. Czy wjeżdżasz do miasta, zdarza się, że jest korek na światłach, czyli po prostu no jest to trudniej, tak? Bo czasem jedziesz na autostradzie, masz godziny szczytu i wszystkie trzy pasy autostrady masz zajęte i się musisz martwić, jak tam i wyprzedzić kogoś. Czasem ludzie jadą wolniej, bo jest duży ruch. Także to ci jak najbardziej polecam. Jeśli chodzi o te mody, motorpack, ja je po prostu wyłączyłem. To są bardziej takie dodatki dźwiękowe, tutaj jak widzisz dźwięki, czy części tuningowe, że tam troszkę skrzynia lepiej działa. To są części tuningowe. Możesz sobie je ściągnąć, bo one ci nie ułatwią, natomiast od razu ci chciałbym powiedzieć, że ja, ja mam fabryczne silniki w ciężarówkach. Jak widzisz, mam te mody wyłączone. Mam po prostu, jakby to powiedzieć, takie. No, po prostu 700 koni, na przykład czy tam 750 Volvo, tak, i to mi wystarcza, jakby. Miałem przez chwilę silnik, który miał 2000 koni. Może on fajnie gada, ale powiem ci szczerze, tą ciężarówką jeździć się nie dało. W sensie, że ona miała taką moc, taką ogromną moc, że jeździć się nią po prostu nie dało. Kolejna rzecz, ja miałem tego moda zainstalowanego, ale w zasadzie mogę go sobie odinstalować. Tak po poprawdzie, drogi widzu, a już ci mówię dlaczego. Bo tego moda, którego przed chwilą widziałeś, instalowałem po to, żeby zainstalować moda na śnieg. Bo ten mod jest wymagany do tego moda na zimę na śnieg w Eurotraku. No niestety, tu mam dla Ciebie, drogi widzu, złą wiadomość. W wersji 1.4.9 mod na śnieg, na ten moment, na który to nagrywam, to może się zmienić za dwa dni, za trzy dni, weź to proszę pod uwagę. Natomiast w momencie, w którym to nagrywam, nic mi nie wiadomo, aby mod na śnieg w wersji 1.4.9 tej najnowszej działał. Więc, bo też pytaliście, jak ja zrobiłem ten śnieg w ETS-ie więc od razu wam odpowiadam, że ja nie zrobiłem żadnego śniegu. To co widzieliście, że jeździłem w śniegu, to był po prostu event świąteczny u Santy Klausa. Tak, ten event jeszcze jest, więc zresztą macie na kanale odcinek, jak wziąć udział w tym evencie, jak jeździć do tej wioski. Także tutaj odcinki są na kanale i, I myślę, że nie muszę wam tego tutaj tłumaczyć. Tu sobie kiedyś jakiegoś moda ustaliłem na, na jakiegoś wiecie, na jakieś ładunki większe. Ale tak z drugiej strony, ja nie wiem czemu tego moda mam, bo tak naprawdę mam, mam ten dodatek z DLC, także też go wyłączę. Bo generalnie słuchajcie, ja bym wam polecał, żeby za dużo tych modów nie instalować, bo potem wam się gra wykrzaczy i jest problem. Im więcej modów, tym gorzej. Naprawdę, instaluj tylko te mody, które wydają ci się, wiesz, przydatne. To jest bardzo fajny mod, działa. W ten sposób sobie stuningowałem swoje ciężarówki, że takie różne, jak widzicie, lampki gdzieś tam pododawałem, na przykład fioletowe czy niebieskie. Taka rzecz fajna, upiększająca wizualnie, nie? Także tutaj szczerze polecam. Działa ten mod. Mogę Wam później te w ciężarówki będę pokazywał, to zobaczycie, jakie mam piękne i właśnie ten mod. To daję. Oczywiście płacisz normalnie za te, za te lampki w serwisie. To one nie są za darmo, więc to nie jest jakby mod, który ci coś daje za darmo. Natomiast no, fajny taki wizualny dodatek, nie? Tu jest niestety mod, który już nie działa, a szkoda i też go mogę odinstalować, bo brakuje mi, słuchajcie, moda, który oświetlałby mi wnętrze ciężarówki. Jak widzicie, przy Was też wywalam mody, których gdzieś tam nie używam, żeby po prostu nie było bałaganu. Także tamten mod był bardzo fajnym modem, który oświetla wnętrze ciężarówki. Mi tego moda brakuje w tej wersji 1,4,9, który by działał, bo po prostu tak troszkę ciemno w tej kabinie. Tak delikatnie podświetlone, nie wiem, na fioletowo byłoby na pewno, byłby fajny klimat. Tu sobie zainstalowałem takiego moda, który gdzieś tam też dodaje jakieś bardziej realistyczne samochody na drogach. Wiecie, że jest. Więcej samochodów. Nie widzę, żeby gryzł się z innym modem, więc jest ok. Tutaj znowu jakieś cargo miałem zainstalowane, ale to tak naprawdę mi nie jest do niczego, widzowie, potrzebne, bo znów to się dubluje z tym, co mam yy, z moda. Ja tu widzicie, znaczy z moda, z DLC. Ja tu dawno nie zaglądałem. No tu niestety ten mod też nie działa na wersji 1.4.9. Jak widzicie, taka pani, ja sobie lubiłem taką fajną w miniówce panią posadzić tutaj albo na na łóżku albo obok mnie, no fajnie to wyglądało, wiecie, to taki, taki bardziej gadżet bym powiedział, że wiecie, że, że, że fajnie wygląda, że pani, pani sobie siedzi jedzie z tobą ciężarówką, natomiast no niestety to już nie działa w tej wersji, więc też będę musiał to odinstalować. Jak widzisz mam wyłączone. O realistycznym ruchu pojazdów ci mówiłem, teraz na przykład masz taki mod, on mam nadzieję, że już jest z nowej wersji, chociaż ja go nie używam, to po prostu wizualnie zmienia ci wygląd garażu. Na tej zasadzie, że jak masz taki brzydki garaż, to to jest nowoczesny garaż, czyli robisz cyk i te garaże tak ładnie wyglądają. Po prostu bardziej taka rzecz wizualna, tak. Korzyści z tego żadnych nie masz, że tego moda użyjesz bardziej. Tak wiesz, wjeżdżasz do swojego garażu i on tak fajnie wygląda. Jest taki bardziej no, nowoczesny, no tyle ci mogę powiedzieć. I teraz te mody, niektóre się między sobą gryzą. Ja mam tylko te dwa, słuchajcie, zainstalowane i tutaj też do nich. Czyli Real Companies, Gay Station i też Real Companies. Natomiast i tu mam jeszcze Europen Gestations, czyli że o co mi chodzi? Że to są mody, że na przykład mijasz ciężarówkę, która ma napis IKEA. Bo nie wiem, czy widziałeś, widziałaś drugi widzu, ale w wersji tej oryginalnej EuroTraka jeździ ciężarówka z napisem IK. Jest wiecie, logo IKEA, ale jest IK, a tutaj masz fabrycznie IKEA. I może wszystko byłoby, słuchajcie, super z tym modem, tylko ma on jedną wadę i jest troszkę niedopracowany. I znów powiecie, że może czepiam się szczegółów, pewnie będziecie mieli rację, natomiast dla mnie taki szczegół jest rażący troszkę. Jestem w stanie zrozumieć, że jedzie cysterna, na której jest napisane Osą, no bo przecież Osą ma swoje własne stacje benzynowe przy kilku marketach w Polsce, więc okej. Okay. Ale już mi ciężko jest zrozumieć, jak jedzie na przykład cysterna z napisem tam, nie wiem, Audi. Chyba, że nie wiem, olej wiezie do silników, do, do samochodów, wiecie. No tak po prostu niektóre są tak średnio dobrane, nie? Bo jestem w stanie zrozumieć, że jedzie firanka, naczepa z napisem BMW, no bo przecież może motory wieźć, tak? Skutery często tak jest. I okej, okay. może się czepiam, ale... No troszeczkę mogło być to lepiej dopracowane. Natomiast co do tych gas station, jest super. I faktycznie, jeżdżąc po świecie, widzisz prawdziwe stacje benzynowe, które w danych państwach są. Natomiast coś ciekawe, ja chyba jeszcze nigdy w Polsce nie natrafiłem na Orlena. Jak mam być szczery, niby tu w logo jest Orlen, ale nigdy na Orlenie nie tankowałem. Kolejny mod, który używam, to jest realistyczne ceny paliwa. Tak, realistyczne ceny paliwa, czyli jedziesz na stację, to masz w jakimś tam kraju tam 8 zł za litr paliwa, ale na przykład jak jedziesz do Rosji zatankować, bo miałem ostatnio kurs do Rosji, tam masz paliwo za 2,50. Także te ceny paliwa faktycznie zależą od kraju i tutaj moglibyśmy kiedyś też taki poradnik nagrać, jak na początku jesteś początkującym graczem i zależy ci, żeby wiesz, na paliwie przyoszczędzić, no to możesz, się możesz robić tak kursy, żeby tankować się w krajach, gdzie to paliwo jest za 2 złote. Natomiast tak naprawdę ile zaoszczędzisz? Parę tysięcy maksymalnie. Yy, no i właśnie ten real, yy, realistyczna, yy, nie wiem czemu mam to wyłączone, tu niby jest napisane, że jest to wersji 1.4.9, ale chyba do tej nowszej wersji mi to nie działało widzowie. Coś mi się tu gryzło z tym modem i dlatego go wyłączyłem, ale go włączę, jak odkryję co mi się gryzło, to Wam nagram. Natomiast to też jest ten mod, realistyczna intensywność po prostu na, na drodze. Kolejny mod to jest realistyczny deszcz. Utrudnia, faktycznie utrudnia, bo jak deszcz mocno pada, jest widoczność gorsza, widać to też po szybach, szczególnie lusterka są całe, wiecie, opadane i czasem jest ciężko zmienić pas, bo nie widzisz. Zmieniłem to, bo faktycznie są no po prostu tak, wiecie, dla bardziej realistycznej jazdy, że, że ten deszcz jest prawdziwy. No i co? No i tu mam jeszcze jakieś tam mody poinstalowane, które nawet nie wiem po co je mam, bo pewnie połowa z nich nie działa. Jak widzicie, wszystkie są wyłączone tutaj do Mercedesa. Miałem fajne wnętrze, ale to tak jak widzicie, to tutaj Volvo, tak. Tego moda też używałem. Daję wam to Volvo najnowsze 2022 ono się różni, jeśli chodzi o wnętrze i o, ogólnie o wygląd od tego, które macie normalnie fabrycznie w Eurotraku. Także różni się. No i tu widzisz jakie mam zainstalowane mody, czyli jak widzicie, mam aktualną porę dnia, piękne po prostu tekstury, tak realistyczne zachowanie, a nie, to ten mod nie działał, przepraszam widzowie. Dobrze, to już teraz wiem co odkryłem. To ten mod Realistyczna intensywność i zachowanie, on coś psuł, tam się działo, że wam wychaczało po prostu eurotraka. Natomiast ten, który pokazywałem, ten, który pokazywałem przed chwilą, ten Real Traffic Destiny, on działa, on jest super, nie? Także dobra, tutaj, tutaj się. Tutaj właśnie jeszcze Realistic Track Psychic, ale to też instalowałem, słuchajcie, pod. Yy, pod, pod, pod ten mod na śnieg no i jakby no tyle z tego jest, że śnieg nie działa także jak widzicie takich tutaj używam mówię światełka, realistyczny ruch, no i teraz od dziś już oficjalnie zaczynam używać moda na realistyczną ekonomię i my sobie może wejdźmy właśnie do gry i zobaczmy jak to będzie wyglądało no tak no tak, 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 tak chyba auto zapisu innego nie mam, dobra bo włączyłem mody, bo z kolegą też robiliśmy konwój, a musiałem wszystkie mody wyłączyć, bo kolega ich nie ma. No to jest niestety wada konwojów. Kolega musi mieć te same mody, żeby nie było problemu. Natomiast jak zrobić konwój, to też wam nagram odcinek, bo ja też takie konwoje czasem będę nagrywać. Może nawet jeszcze dzisiaj coś nagramy. Także zobaczmy moi drodzy, czy nam się nic nie wychaczy. Nie działa na razie, wszystko ok. I jedną rzecz, którą chciałem sprawdzić z tą. Realistycznymi cenami. O i zobaczcie, działa. O kurcze. O kurcze widzowie. Zobaczcie. Trasa 700 km do zrobienia. Cena 11 tysięcy. Ja się troszeczkę boję, że to tak naprawdę ledwo na paliwo starczy. Ale się zmieniło. Tutaj za to było po 50 tysięcy. Jest znaczy 10-10 razy taniej. Tutaj kursik 70 km, 1000. 300 zarobku. Ja pierdzielę to, to jest, słuchajcie, ja nie wiem, jak tu na tym na ciężarówkę zarobić. Chociaż fakt, no chciałem tego, chciałem tego, ja tego nie będę wyłączać, będę takie kursy robić, ale zobaczcie, to tutaj mamy, słuchajcie, trasę 1900 km za tysiące, prawie 4 zł. To ja troszeczkę śmiem wątpić, ten mod znowu w drugą stronę nie przesadza, bo. No wiecie, widzowie, no trasa 1900 km to jest jedno pełne tankowanie. Niech by było, że na paliwo wydacie 10 koła. To jest wniosek, że trzeba w Rosji tankować. No to w takiej sytuacji tankowanie. Tam, gdzie paliwo jest tańsze, ma jednak, jak widzicie, znaczenie. Ale powiem wam, jak mam być szczery. A wiecie, że ja zawsze jestem szczery do bólu? Mm. Wiecie co? Myślicie co chcecie, widzowie? Ale jeżeli ja za 23 tysiące mam robić taką długą trasę, to mi motywacja totalnie spadła. Zobaczmy te najdłuższe trasy. To jest dłuższa, nie? To w drugą stronę. Powiedzcie co, no ja w tym momencie mam dylemat. Słuchajcie, jak ja mam robić 3 tysiące trasę, czyli taką naprawdę rekordowo długą, powiedzmy, za raptem 23 tysiące Złotych, no to są dwa tankowania na takiej trasie, czyli całe zlecenie będzie na minusie. Nie, no to słuchajcie, to, to, to jakby ja nie mam motywacji przy takich cenach. Ja mówię Wam szczerze. Napiszcie w komentarzach jakby co sądzicie odnośnie końcówki. Szanuję kolegę, że gra na takim modzie, ale to jest niewykonalne. To wiecie, takie, taka, no myślę, że jest to przesadzone. Trasa, która ma 3000 km ponad... Myślę, że mogłoby chociaż 100 tysięcy być zarobionych. To jeszcze bym był w stanie zrozumieć. Nie milion, bo milion dobra, rozumiem, że milion za dużo jest nierealistyczne, ale 100 tysięcy powinno być, a nie kurczę 23 tysiące. Bo w tym momencie macie 33 tysiące za trasę 3,2 tysiące kilometrów, gdzie połowę z tego wydacie na paliwo. Ale ja to zostawię, zrobimy eksperyment i będzie o tym nagrany odcinek. Zobaczymy, jak będą zarabiali. W tym momencie pracownicy. No nie, ale według mnie no, ten mod mnie nie motywuje. Naprawdę, uwierzcie mi szczerze, yy, jestem ciekaw Waszego zdania, ale dla mnie robienie trasy, którą jadę 4 godziny czasu realnego około, po to, żeby dostać 33 tysiące złotych, no to sorry moi drodzy, ale to jest coś niehalo. Ja mogę jechać 4 godziny, ale chociaż za 100 tysięcy, za chociaż jedną piątą tej ciężarówki, nie? No bo tu macie trasy krótsze? Gdzie w życiu? Zobaczcie, to to w ogóle to jest, ja nie wiem, złom. 7 tysięcy za trasę 3200. Ludzie, no przecież kogoś w gołę. No nie, no kogoś ostro pogrzało w głowę. Też to, 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 to masz dokładać do interesu, przecież ty za paliwo zapłacisz z 15 tysięcy? Nie, no widzowie, absolutnie. Ja mogę zrobić dwa, trzy kursy na tym i nagrać wam to odcinki i dać swoją relację. Ale nie, tu nie ma opcji w ogóle w to grać. Dlatego ja powiedziałem, widzowie, nie uważam, nie, nie rozumiem tego, że stosujecie mody. Niektórzy, znaczy nie moi widzowie, na szczęście nie stosują, bo to są ludzie ambitni, tak? Ale nie rozumiem tego, jak ludzie mogą stosować mody na to, żeby mieć więcej kasy, ponieważ jak rozwiniesz swoją firmę, swojego pracodawcę, siebie samego, tak? Nie pracodawcę, tylko siebie, no to kurczę no to kurczę, ty w tym momencie dostajesz nawet milion za zlecenie. To po co ty masz jeszcze brać jakieś mody, które ci to zwiększają? To jest przesada, to jest nierealistyczne i to jest w ogóle dziecinada, ale w drugą stronę patrząc, zobaczcie, trasa 4300 kilometrów, chudźwa za 13 tysięcy złotych, to tu, tu, tu już chyba na paliwo wydacie 20 tysięcy, także nie, absolutnie. No jeszcze 50 tysięcy rozumiem, nie? Za 4300. Jeszcze te 50 tysięcy rozumiem. Dwadzieścia osiem, nie, nie jest to nie, jest to słuchajcie nieakceptowalne dla mnie, także na pewno takiej długiej trasy nigdy nie zrobię za za takie grosze. Mogę zrobić za grosze jakieś krótsze trasy, ale sorry no. no. Jest to jest ten mod jakiegoś chyba, że złego moda ściągnąłem. Może to nie jest ten mod, o którym kolega mówił. Natomiast, no, tak, za taką trasę, takie pieniądze to nie. Tutaj powinno być 100 tysięcy. Także, sorry, ja też długo grać widzowie na tym, z pewnością, modzie. Nie będę. Kilka kursów zrobię i na tym koniec, bo to, to po prostu to, tutaj motywacja spadnie. Pamiętajcie, że motywacja jest ważną siłą napędową. Dobra, to tyle jeśli chodzi o mody, jeśli chodzi o DLC. No, myślę, że chyba wszystkie tematy wyczerpałem. Wszystko Wam dokładnie. Pokazałem, na koniec mogę po raz kolejny do Was apelować: nie stosujcie modów na kasę, na X, bo to nie ma po prostu sensu. Jak widzicie, ja żadnych takich modów nie stosuję I, i, i o, 31, 32 miliony prawie kasy na koncie, i to będziemy rozdysponowywali w kolejnym odcinku i zobaczymy też, jak nowi pracownicy na tym modzie mm, yy, z realistycznymi cenami yy, za dostawy, czyli za grosze za dostawy, tak naprawdę jak oni będą zarabiali, jak to w ogóle będzie, czy oni będą na minusie. Bo jeżeli będą wszyscy pracownicy na minusie, no to ja tego moda wyłączę, sorry, ale organizacją charytatywną nie jestem. No i co? I na koniec, odro, oczywiście tradycyjnie, drogi widzu, jeśli się podobało, proszę zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku w takim razie. Trzymaj się, cześć!